Cześć, dzisiaj Mazda 3 drugiej generacji z 2010 roku, silnikiem 1.6, 105 koni, przebieg 153 tysiące km, więc jak na 12-letni samochód, naprawdę nie za duży. Mazda w tej chyba bardziej poszukiwanej wersji według mnie, czyli hatchback, no i słabszy motor 1.5, znaczy 1.6, bo te dwulitrowe jednak troszkę palą więcej, a cena paliwa w ostatnich czasach bardzo skacze, więc lepiej mieć auto, które pali trochę mniej. Tutaj mamy około, na komputerze pokazuje 7.2 albo 7.3, dokładniej nie pamiętam. A co do auta, naprawdę trzeba przyznać, że Japończykom ten design się udał. Ten samochód praktycznie się nie zestarzał. Chyba projekt jest z 2009 roku, jak się nie mylę, był pierwszy egzemplarz tych wozów. A spokojnie dla kogoś, kto się nie zna, można postawić ten samochód 5 lat, 6 lat młodszego samochodu i on powie, stwierdzi, że nawet może być to auto młodsze. Fajne, dynamiczne linie, duże lampy, przód taki masywny. Naprawdę to auto może się komuś podobać. A zwłaszcza jak się już je posiada, bo inaczej naprawdę wygląda na zdjęciach, a inaczej na filmach. Co do wyposażenia, jest to dobra wersja wyposażenia, wysoka, ekskluzyw z takich zewnętrznych rzeczy. Alusy 17, światło przeciwdzielne, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujniki parkowania, tył, co jeszcze, chyba fotochrom, lusterko wsteczne, no i grzana przednia szyba, to też bardzo ważne. Pokażę wam jeszcze te tarcze, ciekawe tylko czy mi jasność złapie. Tarcze są świeżutkie, przód, tył bez rantu. Tak jak widać, tutaj klocek jest świeży, ale chyba to dokładnie nie złapie, tak jak myślałem. Resztę wam opowiem przy samochodzie. No i wracamy tutaj do wnętrza pojazdu. Tak jak widzicie, przebieg 153 tysiące, auto jest zapalone, nie widać żadnych błędów, nic się nie dzieje, jest tylko jeden taki kontrolka, który możecie sami skasować. Co dodajmy dalej? Tak, kierownica skórzana, ładnie utrzymana, nigdzie nie jest powycierana. Jest ona również tutaj, jak widzicie, wielofunkcyjna. Jest sterowanie tempomatem, radiem i funkcjami w samochodzie. Tutaj spójrzcie sobie na boczek, też jest w ładnym stanie, nigdzie nie jest wygnieciony, nie jest brudny. Cztery elektryczne szyby, elektryczne oczywiście lusterka plus dodatkowo składane. Przejdźmy do sekcji środkowej. Radio, takie podstawowe, bez nawigacji, ale nie oszukujmy się, większość osób nawigacji i tak używa Google z telefonu, bo jest dokładniejsza i pokazuje nam też często korki. Mamy dwustrefową klimatyzację z fajniejszych spraw. Jak tutaj widzicie, podgrzewane lusterka, przepraszam, podgrzewane fotele, podgrzewana przednia szyba, świetna sprawa, tak wspominałem wcześniej, komputer pokładowy, spalanie, o którym mówiłem. Co jeszcze mogę wam dodać? Pokażę wam tutaj. Lewarek zmiany biegów też nie jest wyjechany, tak samo te plastiki, gdzie lubią się w Mazdzie rysować, to są bardzo ładne, niezużyte. Fotel pasażera też jest ładny, fotel mój kierowcy, będziecie mi później na zdjęciu, bo aktualnie na nim siedzę. Co bym jeszcze zapomniał wam dodać, jak kręciłem auto na zewnątrz? O silniku. Silnik jest suchutki, tak jak powinien być w Japończyku. Nie ma wycieków ze skrzyni, czy tam gdzieś z góry silnika, czy z dołu. Co jeszcze bardzo ważne. Zmierzyłem auto miernikiem lakieru przed zrobieniem filmu. Jest całe w oryginale. Jeżeli ktoś chciałby sobie u mnie jeszcze sprawdzić, że nie ma miernika lakieru, chętnie użyczę. Więc będzie mógł sobie to ewentualnie przetestować. Myślę, że to też ważne przy tych autach japońskich, żeby ta blacha była w oryginale i nie korodowała. No jeżeli interesuje was to autko, zapraszam na mafkar@otomoto.pl do kontaktu, lub możecie tutaj przez YouTube'a się skontaktować, lub też Instagrama Mafkar Auta w celu zadania jakichś pytań, których rzeczach, których mogę zapomnieć lub nie wspomnieć. I tyle. Z technicznych spraw auto macie opłacone, możecie do niego sobie dobrać gwarancję do roku czasu. Wystawiona jest również faktura VAT marża, więc kupujący nie ma dodatkowych opłat. To by było na tyle. Trzymajcie się. Hej!